Kochani, dziś zapraszam Was na dość miły, myślę, filmik. Będzie to film, w którym pokażę Wam, co możecie wygrać w rozdaniu, oddaniu. Ja organizuję raz na czas właśnie tego typu filmiki, w związku z tym, że testuję dość dużo kosmetyków, część z nich mi się sprawdza, część nie, a wiadomo, gusta są różne, stwierdziłam, że będę też Wam robić takie oddania. Wiem, że cieszy się to z Waszej strony dość pozytywnym odbiorem, więc bardzo mi miło. I oczywiście te kosmetyki nie pójdą na marne, nie wyrzucę ich do kosza. W większości są to produkty nawet i pełnowymiarowe, więc naprawdę spoko. A wiadomo, mamy różne gusta, u jednych się coś sprawdza, u drugich nie. Ale będzie też oczywiście rozdanie rzeczy nieużywanych, nowych. W związku z tym, że mój kanał obchodzi urodziny, któreś już z kolei, chcę właśnie coś takiego dla Was zorganizować, dlatego może nie przedłużając, zaczynajmy. Sorry za pogodę, ale lampa jest włączona, a niestety jest jak jest. Więc wybaczcie. Lecimy może z rzeczami, które będą do wygrania w rozdaniu. I będą to dwa cienie z firmy Seventeen, które ostatnio pokazałam Wam właśnie w holu zakupowym. Są to cienie w takich oto kolorkach, nie wiem, czy nazwy Was interesują. W każdym razie jest to fiolet i jest to taki granatowy kolorek. Ja Wam oczywiście odkręcić mogę, swatchować Wam nie będę. Dwa takie kolorki, które no, według gustu można wykorzystać latem, można wykorzystać jesienią. Tak naprawdę. Kolejną rzeczą będzie pędzel. Pędzel, który, słuchajcie, jest z włosia sztucznego. Jest to pędzel dostępny w Poundland. Przemilutki, naprawdę przekochany. Ja miałam z tej serii inny pędzelek, z tego co pamiętam kabuki, i jest po prostu megaśny. Kolejną rzeczą w rozdaniu będzie pomadka z firmy NYX i jest to 08 Sparkling Red. Język mi się plącze, w każdym razie jest to pomadeczka, słuchajcie, w takim oto kolorku z drobinkami błyszczącymi. Kolejną rzecz będzie to róż do policzków, z tego co pamiętam, tak. Róż z firmy Raval, coś takiego. Jest to róż w odcieniu, ja bym powiedziała, takim troszkę ceglastym, może różanym. W każdym razie jest to kolejna rzecz właśnie do wygrania. Do wygrania też będzie kredeczka turkusowa o numerku 013 ze Scandalize Rimmel. Jest to właśnie taki zielonkawy kolorek. Delikatnie może otworzę, pokażę Wam tylko jak to wygląda. Ona jest matowa, z tego co mi się wydaje. Kolejno do wygrania będzie, słuchajcie, sporo tych nagród. Pomadka w odcieniu 02 z serii Kate z Rimmel. Ja ją mam dla siebie, kolorek jest po prostu świetny, fuksjowy, naprawdę świetna pomadka. I ostatnią rzeczą do wygrania będzie taki zestaw cieni zakupiony w Boots razem z lustereczkiem. Cienie, słuchajcie, w takich czemu mi się to zamyka? W takich oto cieniach jest tutaj właśnie taki bordo, niebieski i złoty kolorek, więc fajnie. I tutaj mamy eyeliner. I to tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które będzie można wygrać jako te z rozdania. Natomiast jeśli chodzi o oddanie, oczywiście jak zawsze jest tego więcej. I lecimy szybciutko. Podkład Makeup Revolution The Matte Effect w odcieniu Avery, błyszczyk z firmy Golden Rose numerek 118. Kolejną rzeczą będzie Elf Studio All Over Color Stick
I jest to, słuchajcie, rozświetlacz w kremie. Ja Wam może szybkiego swatcha zrobię, jak to się prezentuje. W ten sposób. Oczywiście produkt ten należy rozetrzeć i wtedy on daje taki efekt właśnie tafli. Kolejną rzeczą będzie pomadka z Make Up Academy. Jest to nudziak. Kolejno będzie pomadka z firmy Pets Fi i to jest Coco Cabana 059. Kolorek dość, myślę, słuchajcie, popularny, jeśli chodzi o tą markę. Pomarańcz, myślę, że na lato super. Ja niestety nie do końca czuję się tak ok w takich kolorach. Pełny, użyty dwa razy dosłownie korektor z Make Up Revolution i jest to Focus and Fix, odcień, przypuszczam najjaśniejszy. Jak dla mnie, no niestety krycie jest kiepskie, więc na moje sińce pod oczami niestety się nie nadaje. Kolejno mamy produkt z firmy Technik i jest to taki kadzial czarny, też praktycznie nieużywany. Proszę bardzo. Kolejno będzie baza pod cienie z firmy W7. Następnie będzie baza z firmy Essence. Kolejno mamy pomadkę z firmy Rimmel z serii Kate. Ta jest w odcieniu 113, a kolorek nie wiem, ale jest to nudziak. Nie wiem, czy Wam robić swatche, czy nie. Taki nudziak koło tego czarnego. Będzie jeszcze w tej całej puli Manhattan, błyszczyk z drobinkami, bardzo intensywny kolorek. Tutaj go macie koło tego pomarańczu. Ostatnią rzeczą będzie cień żółty z Make Up Revolution. Nie wiem, czemu go kupiłam. Zgłupiałam chyba. Cień prezentuje się w ten sposób. I taki to jest kolor. To jest w sumie taki zielonkawo żółty kolorek. Tak czy inaczej, słuchajcie, te rzeczy są do wygrania. Jeśli chodzi o zasady konkursu, to oczywiście jak zawsze musicie być moim subskrybentem, musicie polubić ten filmik i napisać komentarz. Oczywiście musicie być osobą pełnoletnią lub też mieć zgodę od rodzica. I jeśli chodzi o komentarz, to chciałabym bardzo, żebyście napisali na moje pytanie, co cenicie właśnie w filmikach, co jest dla Was ważne jako dla odbiorcy, na co zwracacie uwagę, czy jest to tło, czy jest to światło, czy jest to osoba, która do Was mówi, czy lubicie osoby, nie wiem, szalone, wariatki, czy lubicie po prostu osoby takie bardziej spokojne, poukładane. Napiszcie, bardzo mnie to wszystko interesuje, ciekawi. Na pewno nie będę zmieniać własnej osoby, ale chciałabym znać Waszą opinię. I to chyba tyle, jeśli chodzi o to rozdanie, oddanie. No i oczywiście rzecz najważniejsza. Przy komentarzu napiszcie, czy chciałybyście rzeczy z rozdania, czy z oddania, bo to oczywiście bardzo ważne. Ja jak zawsze życzę Wam powodzenia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa!